Witajcie, kochane rybki. To jest czytanie dla Was na sierpień 2020 roku. Przygotowałam dla Was talię The Light Sips Tarot. Zobaczymy, jakie energie, jakie potencjały pokażą się dla Was na sierpień 2020 roku. Proszę moje wyższe ja o prowadzenie dla mnie i dla wszystkich osób, które będą odsłuchiwały to czytanie w swoim czasie, zgodnie z naszym najwyższym dobrem i jak największą korzyścią. Ok, kochani, jeszcze dodatkowo zapraszam osoby, które potrzebują czytania indywidualnego. Napiszcie do mnie na tarotesme@odwa.pl. Wszelkie informacje potrzebne znajdziecie pod filmem, w opisie. Zapraszam również na moją stronę na Facebooku, tamtędy też można do mnie napisać. No dobrze, zobaczmy, co dla rybek. Ryby solarne, ascendentalne, księżycowe, marsowe, wenusowe. Co dla Was, kochani, na ten czas? Sierpień 2020 roku. Jakie energie, jakie potencjały dla ryb? Solarnych, ascendentalnych, księżycowych, marsowych i wenusowych. Co dla Was, kochani? Ryby, sierpień 2020 roku. No i zobaczmy. Główna energia tego miesiąca, dziewiątka kielichów. Co odchodzi? Trójka mieczy. Co przychodzi? Karta głupca. Co może Wam pomagać w tym miesiącu? Dwójka denarów. Co może być przeszkadzające? Rycerz mieczy. Wpływy zewnętrzne. Król kielichów. Wpływy ukryte. Król kielichów. No proszę. Oczekiwania lub obawy. Karta maga i rezultat albo rada, piątka denarów. No, ten, myślę, że to będzie rada dla Was. Co z przełożenia? Karta gwiazdy, oczywiście to będzie rada. Kochani, bardzo ciekawy miesiąc dla Was. Już zaczynamy. Karta gwiazdy z przełożenia pokazuje przede wszystkim, żebyście w tym miesiącu mieli takie poczucie, że jesteście chronieni, że ta opieka sił boskich, sił energetycznych, sił natury, wszystkiego tego, każda ta energia, która może Was wspierać, będzie przy Was. To jest bardzo ważna informacja. Poza tym też cele, które będziecie realizować w tym miesiącu, zwróćcie uwagę, żeby to były cele takie długoterminowe. Tutaj nie chodzi o to, żeby zrobić coś już, tylko patrzcie w przyszłość, ale już z takim poczuciem, właśnie z taką afirmacją, że już tego doświadczam w pewnym sensie. To jest takie poczucie, to jest takie złapanie tej całości, tej całości już tego spełnienia, nim tak naprawdę możecie tego doświadczyć. To jest karta, w której jest pełno nadziei. To jest pełnia nadziei. To jest bardzo dobra karta na tej pozycji, więc myślę, że ten miesiąc może Wam bardzo, bardzo wiele dać i możecie pozbyć się też wielu takich negatywnych myśli, negatywnych przekonań, które do tej pory w jakimś stopniu przeszkadzały Wam zdobyć sukces lub osiągnąć szczęście w jakiejś dziedzinie. Główna energia tego miesiąca, dziewiątka kielichów. Dziewiątka kielichów jest kartą zrozumienia. Jest to też karta takiego poczucia, że po prostu jest mi fajnie, czuję się dobrze. To jest
To jest takie zadowolenie życiowe. I tu na tej karcie ta kobieta, ona pokazana jest tutaj tak jakby wzniosła się powyżej tych bogactw, które tutaj się przelewają z tego kufra, prawda? Ona jest w takim zachwycie życia. I to w pewnym sensie też jest dla Was taka wskazówka na ten miesiąc, żeby cokolwiek by się nie działo, żeby patrzeć na te Wasze możliwości, które w Was są, żeby zobaczyć taki pełny potencjał, że cokolwiek byście nie robili na jakimkolwiek etapie w danej sytuacji, w danej sprawie, czy to w sprawach uczuciowych, czy zawodowych, czy jakichś innych, bo to jest czytanie ogólne, więc w jakiejkolwiek sprawie w tym miesiącu to nie byłoby ważne, to ważne jest, żebyście czuli taką swoją też sprawczość, ale też uświadomienie sobie, że macie ten wielki potencjał w sobie, prawda? Że też, to też jest karta, która mówi o tym, żeby korzystać z tego wszystkiego, co już macie. Żeby sobie tego nie skąpić w żaden sposób. W karcie przyszłości jest trójka mieczy, więc odchodzą od Was sprawy związane z jakimś takim rozczarowaniem. Może dla jednych osób to mogą być jakieś rozczarowania związane z innymi ludźmi, bo często w tej karcie pokazuje się takie rozczarowanie związkiem na przykład, albo rozczarowanie relacjami w ogóle z ludźmi. Mogą to być też relacje zawodowe, czyli ważne, że fajnie, że to się pokazuje jako odchodzące do przeszłości, że już to Was nie będzie tak tyle kosztować i będziecie mogli otworzyć się na ten wielki potencjał, że znowu tak jakby poczujecie wiatr w żagle. I to jest też bardzo, bardzo fajna, bardzo ważna informacja dla Was, że te rzeczy, które ostatnio Was dotykały, które Was raniły w jakiś sposób, już nie będą tak działać na Was. Bardzo fajnie, bo w karcie przyszłości pokazuje się karta głupca, więc jest to takie zaczynanie od nowa. Być może dla niektórych z rybek jest to energia pokazująca, że zakończenie na przykład jakiejś relacji tak naprawdę pozornie tylko było dla Was jakieś, nie wiem, mogli się czuć się skrzywdzeni czy coś, ale tak naprawdę teraz w sierpniu możecie czuć, że wręcz to jest taką trampoliną do nowego życia, że podsumowując te wszystkie doświadczenia możecie zobaczyć, że macie taki wielki, wielką energię do tego, żeby wystartować w nowe z jeszcze większą siłą, prawda? Z jeszcze większym takim zadowoleniem i z taką jeszcze większą otwartością i zaufaniem do życia na przyszłość. Więc czy by to były sprawy związane z jakimiś nowymi relacjami, czy sprawy zawodowe, to też ta karta mówi o tym, nie bój się wchodzić w nowe. Otwieraj się na to, żeby móc zaczynać rzeczy, czy relacje, czy jakieś nowe projekty biznesowe, czy nowe pasje, wchodzić w to z nadzieją. Zwłaszcza, że tu macie tą kartę gwiazdy. Ona też mówi o tej nadziei, ona mówi o tym spełnieniu, że sprawy, które będziecie zaczynać w tym miesiącu, będą przynosić efekty w przyszłości bardzo, bardzo korzystne dla Was. Okej. Okay. Co Wam może pomagać w tym miesiącu? Dwójka denarów, oczywiście karta równowagi, prawda? Więc tu możecie, może Wam pomagać to, że nie stracicie celu z oczu, że też będziecie pokazywać swój profesjonalizm w tym wszystkim, co robicie w sprawach zawodowych, czy umiejętność kierowania swoim życiem, jeśli chodzi o relacje. No to jest dwójka, prawda? Jest jedna i druga osoba, czyli odpowiednie takie
manewrowanie w różnych relacjach, tak, żeby utrzymać to, co dla Was jest najlepsze. Więc czy to w kwestiach uczuciowych, czy zawodowych, czy jakichś innych, myślę, że będzie Wam dużo łatwiej w tym miesiącu osiągać to mistrzostwo i też ta karta mówi o tym, że to będzie dla Was korzystne. Więc raczej, żeby łączyć sprawy, niż odrzucać, dzielić, niż postępować w jakiś sposób chaotyczny. Zwłaszcza, że w karcie, co może przeszkadzać, jest karta rycerza mieczy. A rycerz mieczy jest właśnie taki, bywa chaotyczny, bo on na przykład może podjąć decyzję, że coś jest B, jemu się nie podoba, on to odrzuca bardzo krytycznie. Jest taki właśnie zero-jedynkowy, zwłaszcza właśnie w tej talii, już to nieraz pokazywałam, że tutaj na tej podeszwie ma 0101 kod binarny, więc albo tak, albo tak. I powiem Wam, że niekorzystne właśnie będzie postępowanie na zasadzie oddzielenia, na zasadzie właśnie takiego podjęcia decyzji w sposób taki, który wyklucza właśnie to połączenie tych przeciwieństw, które tutaj się pokazują, prawda? I podążanie za jedną sprawą w taki bezkrytyczny, znaczy no, właściwie bezkrytyczny nie, właśnie w krytyczny sposób, w takim zacietrzewieniu troszeczkę, żeby wywalczyć coś. To nie jest miesiąc, żeby walczyć. To nie jest ten moment, kochani. Tutaj właśnie trzeba raczej łączyć to, co wymaga tego połączenia, żeby mogło działać razem, niż robić jakieś wojny podjazdowe lub jakiekolwiek rewolucje. To nie jest ten moment. Tutaj, jeżeli cokolwiek ma się zadziać nowego, o czym mówi ten głupiec, to się zadzieje samoczynnie, nie poprzez właśnie jakieś takie rewolucyjne decyzje. Karta Króla Kielichów w pozycji wpływów zewnętrznych. Możecie mieć naprawdę bardzo życzliwą osobę koło siebie. Oczywiście tutaj to się pokazuje jako król, więc to jest czytanie ogólne, więc to nie musi być koniecznie mężczyzna, to może być równie dobrze i kobieta, czyli ktoś, kto emocjonalnie jest spójny, ktoś, kto jest dojrzały emocjonalnie, ktoś, kto może Wam pomóc podjąć pewne decyzje, komu się możecie, jak to się mówi, wypłakać w rękaw i wyżalić, ktoś, kto może Wam pomóc. Do tego macie drugiego króla obok, we wpływach ukrytych. Więc bardzo możliwe, że obok Was, to może być ojciec, prawda, to może być starszy brat czy przyjaciel, to może być nawet ex, z którym żyjecie w dobrych relacjach, prawda, ale ktoś, kto naprawdę Wam dobrze życzy i ktoś, kto może Was wspierać po prostu w takich momentach, w których trzeba zobaczyć swój własny potencjał. Taki prawdziwy wasz potencjał, który możecie rozwijać. Bo w karcie oczekiwań macie kartę maga. Więc to jest miesiąc, w którym naprawdę bardzo wiele możecie zrobić. I te karty tu mogą mówić wam o tym, żebyście słuchali dobrych rad osób, które już w swoim życiu wiele przeszły, które są dojrzałe, które naprawdę dobrze Wam życzą, prawda? I wtedy dzięki temu łatwiej będzie Wam mieć takie poczucie, że to, co robicie, idzie w dobrym kierunku i że może Wam zapoczątkować to takie właściwe ukierunkowanie po to, czy właśnie w stronę tego spełnienia, o którym mówi karta gwiazdy. I tu ciekawa karta, rezultat albo rada. Dla mnie to jest rada.
Kochani, nie odwracajcie się. Nie odwracajcie się do sytuacji, w których czuliście się pokonani, gdzie czuliście brak, niepokój, gdzie czuliście, że nie wiecie, co możecie zrobić, gdzie ktoś was skrzywdził i tak dalej. To jest tutaj, ta karta koreluje z tą kartą przeszłości, z jakimś rozczarowaniem, z jakąś sytuacją, która tak jakby zabrała wam poczucie tej prawdziwej waszej wartości. W tym miesiącu nie możecie sobie po prostu pozwolić na utknięcie w jakimś poczuciu braku, że coś nie jest tak, jakbyście chcieli. Tutaj trzeba zaufać, że te sprawy, te sytuacje, w które zainwestujecie w tym miesiącu, one przyniosą efekty. Na razie to mogą być jeszcze skromne efekty, bo jest karta głupca, więc to jest karta, która mówi o tych samych początkach jakiegoś działania. Więc gdzieś możecie już chcieć, żeby te efekty były bardziej takie widoczne, ale te efekty są długofalowe, więc być może trzeba będzie na nie bardziej poczekać, ale będzie warto. Więc też zwróćcie uwagę na to, tutaj na tej karcie też to jest fajnie pokazane jako rada. Nie upadaj duchem, nie myśl o starych jakichś potknięciach i tak dalej. Zwróć uwagę, że zawsze, nawet w sytuacji kryzysowej, jest ten klucz właśnie, prawda? Jest możliwość. Czegoś nie widzisz przez to, że za bardzo się nad sobą gdzieś tam może użalałeś, że za bardzo utknęłaś albo utknąłeś w jakimś negatywnym myśleniu nad jakąś sprawą. Jest szansa, żeby właśnie zrobić to wielkie otwarcie. I zrobisz to. I zrobisz to, droga rybko, bo tutaj to się pięknie pokazuje. Ja jeszcze do tej piątki dołożę jedną kartę i zobaczymy, co tutaj dopowie. Jaka karta? O, wyskoczyło coś. Eremita. Korzystaj z własnej mądrości. Widzisz, to jest właśnie ta Eremita jest, to jest karta numer 9 i tutaj mamy też dziewiątkę kielichów, więc ty dokładnie wiesz tak naprawdę, co może ten sukces do ciebie przybliżyć, co, dzięki czemu ten sukces swój możesz stworzyć, ale każde oglądanie się za siebie i każde takie chowanie się, to jest fajnie pokazane, bo ona chowa się w sobie i nie widzi tego światła. A eremita, on przychodzi z tą lampką, z tym światłem wewnętrznej mądrości. Ty dokładnie, rybko, wiesz, co masz zrobić. Ty dokładnie masz już cały zestaw informacji, jak podążać w to nowe. I po prostu sobie na to pozwól. Przestań chować się w jakieś swoje stare niemożności, w jakieś rzeczy, które w rozmyślania nad tym, co było, jak gdzieś na przykład, nie wiem, źle zrobiłem, albo że na przykład, to też może być takie myślenie w piątce denarów, że nie zasługuję na coś, albo że nie jestem wystarczająco dobra. Jesteś wystarczająco dobra, jesteś mądra. Masz tutaj naprawdę wszelkie możliwości, żeby ten sukces osiągnąć w dziedzinie, w której po prostu, na której ci będzie w tym miesiącu zależało. Masz też przyjaciół, masz ludzi, którzy ci pomogą. Ci królowie też o tym mówią wspaniale. Więc powiem jedno, nie pomniejszaj siebie w tym wszystkim. Otwórz się na nowe sposoby postępowania, zostaw za sobą wszystko to, co w negatywie gdzieś tam w tobie siedzi i pozwól sobie podążać w nowe życie, w nowe rzeczy z zaufaniem. Tutaj na tej karcie jest to pięknie pokazane. Ona tak jakby upada tutaj w ten kwiat życia bez asekuracji,
czyli ma zaufanie do życia. Zaufaj życiu, bo życie szykuje dla ciebie wielkie spełnienie. Piękne, piękne karty, kochani. Drogie rybki, życzę wam wspaniałego miesiąca, wspaniałego otwarcia. Zostawcie za sobą wszystko, co złe i spełniajcie się. I nie wierzcie, gdyby ktokolwiek wam mówił, albo was by taka małpka na ramieniu do was szeptała, że coś jest z wami nie tak. Wszystko jest tak, wszystko jest dobrze. Otwierajcie się, kochani, na najlepsze rozwiązania w swoim życiu. Pozdrawiam was serdecznie. Życzę cudownego miesiąca. Zapraszam do subskrypcji, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Zapraszam do lajkowania, do komentowania filmów. Zapraszam też do linkowania, jeśli myślicie, że może komuś wiedza z tych filmów ode mnie, z mojego kanału, komuś może pomóc. Trzymajcie się ciepło, wszystkiego dobrego i do usłyszenia w kolejnych czytaniach. Pa!